Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji. Dzisiaj dwie osoby, dlatego że chcielibyśmy tę konferencję prowadzić w taki sposób techniczny i skupić się tylko i właściwie i wyłącznie na sprawach technicznych. Kilka informacji z zakresu naszego życia gospodarczego, same suche fakty, później ewentualnie przystąpimy do pytań, jeżeli ze strony Państwa takie będą. Proszę Państwa, ostatnio dosyć sporo się mówi o wykonaniu budżetu miasta za pierwsze półrocze 2009 roku. W tym zakresie będzie jeszcze zwołane specjalne spotkanie dla dziennikarzy, w którym będzie uczestniczył Pan Skarbnik. On te wszystkie cyfry Państwu przedstawi. Natomiast te wszystkie wizje dotyczące sytuacji w sprawie słabego wykonania budżetu po stronie dochodów chciałbym od razu zdemontować. Dzisiaj rano rozmawiałem jeszcze z Panem Skarbnikiem, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu po sumarycznej stronie dochodów. Kształtują się na poziomie 45,6%, czyli tak naprawdę jesteśmy blisko celu, natomiast zawsze pewne nasilenie wpływów budżetowych następuje w drugim półroczu. Jest to oczywiście związane z faktem sezonu. Też dużo spraw w tym momencie się dzieje z tego względu, że wiele firm właśnie w tym momencie w okresie drugiego półrocza podejmuje decyzję dotyczącą zakupów. Mówię tu szczególnie o zakupach inwestycyjnych dotyczących nieruchomości. Wtedy, kiedy ta sytuacja danej firmy już jest bardziej określona, kiedy są też w firmach pierwsze wyniki za pierwsze półrocza, wtedy właśnie następuje taki moment i mamy tutaj w tym zakresie też takie doświadczenie, że to właśnie drugie półrocze decyduje o dochodach budżetowych. Ja natomiast, proszę Państwa, dzisiaj chciałbym się skupić na kilku tematach gospodarczych. Pierwszy temat to jest związany z wieloletnim planem inwestycyjnym. Są tutaj sugestie takie, aby ten plan zweryfikować. Ja na dzień dzisiejszy mam przed sobą limity wydatków, te, które będą obowiązywały i ten załącznik, który zostanie Państwu przedstawiony, czy też radnym na najbliższej sesji Rady Miasta. Chcę stwierdzić, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnej potrzeby dokonywania jakichkolwiek cięć, ba, nawet doszliśmy do takiego przekonania, że jedną pozycję dokładamy. W tym przypadku mówimy o ulicy Artyleryjskiej. Chcemy się przygotować w tym roku z dokumentacją techniczną po to, aby w przyszłym roku wystartować w programie tzw. setynówek. Ulica Artyleryjska jest to taka ulica, która łączy z sobą trzy samorządy. Samorząd wojewódzki przy ulicy Trzebiatowskiej, droga wojewódzka numer 102, samorząd powiatowy, ulica Mazowiecka i nasza droga gminna, ulica Artyleryjska. W tym zakresie, kiedy tych podmiotów samorządowych jest więcej, zawsze te szanse na uzyskanie środków są większe. To jest kwestia dotycząca powiększenia WPI, natomiast chciałbym dokończyć takiego krótkiego przeglądu WPI, tego co się w WPI dzieje i to co za chwilę rozpoczniemy. Były sugestie, żeby dokonywać cięć. Dzisiaj wiemy już to, że na ten moment takiej potrzeby nie ma. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy inwestycje związane na osiedlu Podszczele. W dalszym ciągu w WPI funkcjonuje osiedle Podszczele. W tym roku wykonamy ulicę Tarnopolską i ulicę Grodzieńską, czyli będziemy zamykali tą pętlę taką, którą jeździ autobus. Na początku sierpnia będzie już rozstrzygnięty przetarg, zostanie wyłoniony wykonawca i w tym roku te prace jeszcze ruszą. W latach następnych kolejne ulice. Mówiło się wiele o ulicy Radomskiej. WPI w dalszym ciągu ulica Radomska funkcjonuje. Kwota ponad miliona złotych na lata 2010-2011. Nowa pozycja, która się pojawiła, tak jak powiedziałem Państwu wcześniej, czyli ulica Artyleryjska. W tym roku przeznaczamy 15 tysięcy na rozpoczęcie prac projektowych i następne pieniądze na lata następne na jej wykonanie. Jak Państwo wiedzą, w chwili obecnej jest realizowana i dobiega ku końcowi modernizacja ulic na osiedlu Radzikowo 2. Dwie ulice będą tam zmodernizowane, będzie też wykonana kanalizacja deszczowa, został pobudowany zupełnie nowy kolektor, nowe separatory. Ta inwestycja dobiega końca, finansowanie jest zapewnione, wykonawca deklaruje, że w ciągu najbliższego miesiąca przekaże nam plac budowy. W najbliższych dniach zostanie uruchomiony przetarg na ulicę Kołłątaja, czyli to jest to już robione w ramach rewitalizacji strefy uzdrowiskowej. To jest ulica, która ma swoje znaczenie, ona też będzie robiona tutaj w zakresie tego odcinka przy miejskiej energetyce cieplnej. Tam ta sytuacja jest właściwie najbardziej trudna. W tym roku dokończymy dokumentację ulicy Towarowej i Zdrojowej. Będzie ona wykonana, w przyszłym roku ruszą prace. Ulica Chopina, ta, która też jest w WPI, właściwie została dokończona. Czekamy tylko jeszcze na fakt taki, aby ulica ta utraciła swoje
elementy dotyczące spraw ropopochodnych. Wiemy, że to jest asfalt. Musimy poczekać miesiąc i w tym momencie dopiero wykonamy oznakowanie poziome. Chcemy tam zrobić taką bardzo fajną rzecz. Przejścia dla pieszych będą wykonane tak, jak wygląda klawiatura fortepianu, czyli będzie to takie nawiązanie do nazwy tej ulicy i to się stanie w przeciągu najbliższych początku sierpnia i wtedy oficjalnie tą ulicę przekażemy do eksploatacji. Dalsze kwestie związane z WPI, to co się stanie w tym roku jeszcze, to są kwestie związane z zakończoną ulicą Brukselską i ulicą Helsińską. Te elementy zostały przekazane, plac został odebrany. Przygotowujemy się do ulicy Sztokholmskiej, to jest tego zakresu, który będzie obowiązywał do wykonania w roku przyszłym. Proszę Państwa, mamy wykonaną kompletną dokumentację wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanym ze starostwa i z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącym kładki dla pieszych, tej łączącym miasto z uzdrowiskiem. Tam projekt przewiduje budowę dodatkowego zejścia dla pieszych na peron drugi. Przewidziane też są również windy dla niepełnosprawnych, żeby ten ruch ułatwić. Ten projekt został zgłoszony do konkursu w Regionalnym Programie Operacyjnym. Tam jest możliwość uzyskania dofinansowania 50%. Czekamy na rozstrzygnięcie. Jesteśmy gotowi, żeby te prace rozpocząć. Jak Państwo wiedzą, również port jachtowy, mamy dokończoną dokumentację całkowicie, uzyskane wszystkie pozwolenia i uzgodnienia. W związku z tym, że port jachtowy jest budowany w ramach dużego projektu Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, ten element będzie, prace będą rozpoczęte w momencie, w którym ZROT, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, rozstrzygnie przetarg na inżyniera kontraktu. On musi być rozstrzygnięty dla wszystkich zadań, jest ich sumarycznie 11, stąd też musimy chwileczkę poczekać, aczkolwiek my jesteśmy tak naprawdę gotowi, czekamy tylko na sygnał ze Szczecina. Mamy, proszę Państwa, uzyskaną kwestię dotyczącą to, co nam kiedyś hamowało, uruchomienie środków na rozwój strefy uzdrowiskowej. Mówimy tutaj o kortach, mówimy o ulicy Rodziwiczówny, mówimy o Parku Zachodnim. Mamy już decyzję środowiskową. Ja Państwu mówiłem, że w międzyczasie zmieniły się przepisy dotyczące decyzji środowiskowych i w związku z tym, że projekt jest realizowany w ramach jednego zadania, istniała konieczność uzyskania jednej decyzji środowiskowej dla całego tego zadania. Mamy tą decyzję środowiskową. W chwili obecnej w starostwie powiatowej trwają bardzo intensywne prace w zakresie wydania nam pozwolenia budowlanego. Ulica Rodziwiczówny, ta, która stwarzała nam swego czasu najwięcej problemów, jest już całkowicie dokończona i w pierwszej kolejności zwróciliśmy się z apelem do starostwa powiatowego, aby to pozwolenie nam wydać i wtedy uruchomimy procedurę przetargową na uwolnienie wykonawcy. Szacuję, że we wrześniu najpóźniej ukaże się ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy i te prace jeszcze w tym roku ruszą. Ta sama kwestia dotyczy kortów tenisowych, gdzie dokumentacja też jest pełna i wszystkie pozwolenia i uzgodnienia uzyskane. Proszę Państwa, to co też budzi spore emocje i w dalszym ciągu funkcjonuje i będzie funkcjonowało w naszym wieloletnim planie inwestycyjnym, to jest budowa ścieżek rowerowych. Na dzień dzisiejszy mamy dokumentację na 3 ścieżki rowerowe. Jest to dokumentacja na ścieżkę rowerową od ulicy Brzeskiej w kierunku Ustronia Morskiego. Mamy dokumentację na ścieżkę w kierunku Grzybowa i mamy dokumentację na ścieżkę tą w kierunku łączącą osiedle Radzikowo z ulicą Arcicielskiego. W tym zakresie złożyliśmy aplikację do programu Interreg 3. Naszym partnerem po stronie niemieckiej jest gmina Bart, która również buduje tam ścieżkę rowerową. Przeszliśmy pierwszą ocenę merytoryczną. Mamy spore szanse, żeby uzyskać doskonałe dofinansowanie, bo one w tym przypadku wynosi aż 85%.